Rok akademicki 2020-2021 to kolejny rok, który upłynął pod znakiem pandemii. Jednak nie brakowało ciekawych wydarzeń, osiągnięć naukowych i świątecznych akcentów. Uczelnia obchodziła bowiem jubileusz 55-lecia. Chociaż pierwsze dni października rozpoczęliśmy nauką w trybie stacjonarnym w uczelnianych murach, ze względu na rosnące przypadki zakażeń, w trosce o zdrowie naszych studentów i pracowników po raz kolejny przeszliśmy na nauczanie zdalne. Dzięki doświadczeniu poprzedniego lockdownu i nowym narzędziom, społeczność akademicka udźwignęła wyzwanie bez większych trudności. W trybie zdalnym nie tylko się uczyliśmy, braliśmy udział w konferencjach i obronach dyplomów, w tym doktorskich, ale też korzystaliśmy z uczelnianej oferty kulturalnej. Zdalnie uczestniczyliśmy w występach orkiestry, chóru i pekińskich artystów, którzy uświetnili obchody chińskiego Nowego Roku, Roku Bawoła. Podczas gdy ani studenci, ani naukowcy nie wychodzili z domów, daleko poza uczelniane mury wyszła nauka i pod postacią kilkudziesięciu wykładów otwartych, udostępnionych na naszym kanale YouTube, zaraziła ciekawością świata tysiące osób. W czasach, kiedy największą troską całego świata było zdrowie, na Politechnice zrealizowano przełomowe projekty wspierające medycynę. Innowacyjny egzoszkielet oraz model żyły i miednicy, które pomogą w walce z nowotworami. Kiedy tylko ruszyły masowe szczepienia, Politechnika jako pierwsza uczelnia w regionie udostępniła swoje pomieszczenia pod punkt szczepień masowych. Ale na tym nie koniec naszej pracy na rzecz otoczenia. Uczelnia pozyskała nowych partnerów współpracy, w tym Somati System, Tauron czy LG Energy Solution. Powstawały nowe laboratoria, m.in. z najnowocześniejszym systemem kamer 3D i pracownie, również takie do zdalnej nauki. Nawet latem nie zwalnialiśmy tempa. Wtedy studenci architektury oraz wychowania fizycznego szlifowali swoje umiejętności w plenerze. Z okazji Międzynarodowego Dnia Zwierząt pupile pracowników Politechniki wreszcie zobaczyli miejsce, w którym ich panowie i panie znikają co dzień na wiele godzin. Czworonożni goście spacerowali po korytarzach i leżeli pod biurkami, a nawet asystowali w prowadzeniu wykładów. Przede wszystkim jednak rok 2020-2021 to rok jubileuszu 55 lat uczelni. W tle pandemicznych trudów znaleźliśmy czas na wiele rocznicowych akcentów, które przypomniały całej społeczności, że choć 55 tysięcy absolwentów to liczba, która zgrała się z jubileuszem przypadkowo, to już stojące za nią sukcesy nie są żadnym przypadkiem.